Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was w waszej ulubionej serii na moim kanale. Moi kochani, nic innego dzisiaj jak oczywiście prawdziwe życie. Witam was, Sandy. Dzisiaj troszeczkę, moi drodzy, biznesowo na samym starcie, ale też generalnie chciałbym ten odcinek zrobić bardziej chillowy niż ostatni, ponieważ ostatnio działo się naprawdę dużo. Bardzo dziękuję wam za super aktywność poprzedniego odcinka i w dzisiejszym odcinku bawimy się, że każde 1000 łapek to 1000 dolców dla Frankiego. Nie bawiliśmy się ostatnio, w kolejnym odcinku odbiorę od was kasę w domu Franklina, także polecam zostawić mnóstwo w górę. Polecam zasubskrybować kanał, moi kochani, ażeby być na bieżąco, ponieważ w przyszłym tygodniu dużo naprawdę ciekawych filmów się pojawi. Poza tym bez subskrypcji nie jesteście w stanie pomóc Franklinowi w tej serii, więc moi drodzy, Franklin docenia tylko tych, co subskrybują, dlatego subuj mordo kanał, bo wbijamy 2 miliony, chociaż jedzie nam łatwo. To już dobrze wiecie, no ale miejmy nadzieję, może się uda, kurczę, i zaskoczycie mnie do końca roku. Co ja tutaj robię, moi kochani? Kupuję taki sprzęt, jak widzicie, podobne jest to do Mule, prawda, tego sprzęciaka Mule, z tym, że jest to flat bet i będziemy mogli oczywiście korzystać z drugiej lawety. Potrzebna nam druga laweta, ponieważ z jednej korzysta Benny, a nasze, moi drodzy, wypożyczalnie coraz bardziej się rozwijają, więc stwierdziłem, że ten zakup jest konieczny. Nie jest to co prawda cud techniki, ma ponad 15 lat ten sprzęt, ale moi drodzy, za 15 tysięcy dolarów, no to kurczę, to jest według mnie steal totalny, dlatego ja, moi drodzy, umawiam się z typeczkiem na finalizację transakcji. Na moim koncie 143 koła, więc moi kochani, prosta matematyka, 128 tysięcy zostało na naszym koncie, a ja mogę już bić pionę z naszym sprzedającym i odjechać tym mulasem, moi kochani. Będę oczywiście musiał to jakoś, nie wiem, rozdzielić, ewentualnie TK Custom, tamten flatbed zostanie przeniesiony do tej naszej wypożyczalni premium, ponieważ ten, jak widzicie, nie robi takiego wrażenia, z tym, że no potrzebny nam kolejny sprzęt. Jak widzicie, świecą mu też te światła u góry, więc bardzo dobrze. Pisaliście, Kaluch, ej, musisz, gościu, zainwestować w salon, który pokazałeś nam ostatnio, więc moi drodzy, postaram się dzisiaj zdobyć fundusze na to, żeby to zrobić. Fajny komentarz dostałem od pewnego użytkownika, który zasugerował, ażeby zrobić, moi drodzy, imprezkę taką integracyjną dla naszych pracowników. Stwierdziłem, że to jest genialny pomysł i będziemy to robić, ale najpierw ogłoszenia, bo pewnie część osób czeka na sklep. Kaluch, o co chodzi z tym sklepem? Kiedy będą wiosenne kurtki oraz t-shirty, kiedy powrócą świecące w ciemności? Moi kochani, wow, muszę szybko przejechać. We wtorek jest powrót i premiera nowych rzeczy, także wtorek prawdziwe życie będzie na kanale i razem ze startem odcinka wróci asortyment do sklepu, także bądźcie po prostu we wtorek na kanale i wszystkiego się dowiecie. Dzisiaj też na Insta wieczorem pokażę wam, jak będą wyglądać kurtki, więc jak jesteście zainteresowani, to wpadnijcie na mojego Instagrama, link oczywiście w opisie. I druga sprawa, moi kochani, niedługo startuje mój serwer Roleplay TKRP i chciałbym serdecznie zaprosić was na Discorda. Jeśli jesteście zainteresowani grą na tym serwerze, czujecie się na siłach i chcecie złożyć podanie, prawda, na whitelistę, to zapraszam, pierwszy link w opisie to jest link do Discorda. Ja również bardzo często tam bywam, dlatego zapraszam cię, mordo, na mojego oficjalnego Discorda TKRP. Niedługo start serwera, ale dowiecie się wszystkiego troszkę więcej później. Na razie jednak dobijcie tam i zapoznajcie się z tematem serwera. Jakby ktoś pytał, wgrałem skrypt na paliwo i on schodzi. Wreszcie znalazłem działający skrypt na paliwo. 90. któryś odcinek, Kaluch znalazł skrypt na paliwo. Super. Jak na 15-letnią furę to sobie radzi ten mul, nie? Nieźle. No to wracamy. No to wracamy. Pewnie się zapytacie, Kaluch, co ty robisz? Czemu ty wracasz? O co chodzi? Moi drodzy, dostałem przed chwilą telefon, że dokładnie w tym miejscu klient, który wynajął Teslę, zapomniał, że Tesla jest na prąd i wyładował mu się akumulator. Świetnie, świetnie, kurde. Rozładowana Tesla, moi drodzy, w środku niczego. O to mi chodziło. Od razu przetestujemy sobie możliwości oczywiście tego samochodu, ale no, dziwne, nie? On chyba próbował zajechać na tę stację tutaj, zobaczcie. Bo dostałem lokalizację tutaj w tym miejscu. To nie jest dzbaniks. Zaraz zresztą zobaczymy, o co chodzi. O kurde. Czemu tam łódź stoi na środku drogi? What? Dobra, to jest istotne. Dziwne miejsce i oczywiście nasz super delikwent. Tam jakaś w ogóle akcja, ktoś się po górach goni. Sobie stoi, no oczywiście. Witam serdecznie. Co, żeś pan zapomniał, że ten samochód to na prąd jest? No nic, skoro Tesla jest nie do ruszenia, no to trzeba ją będzie, moi drodzy, zagarnąć. Tylko wiecie, no to jest ryzyko, że ten samochód zostanie uszkodzony, kurczę. No nie wiem, trzeba chyba jakieś lepsze umowy podpisywać i, prawda, tym klientom albo inaczej wytłumaczyć im, że halo, no przecież ten samochód nie jest na paliwo takie zwykłe, tylko jest zasilany prądem. No nic, no dobra, ważne, że jednak, moi drodzy, samochód cały i zdrowy. Pisaliście, Kalu, jedyne co możesz zrobić w
kwestii Porsche, to wycofanie sprawy z policji. Tak też, moi drodzy, zrobiłem. Już wszystko jest na policji uregulowane, a to, że zlaliśmy tam jakichś typów, to wiecie, nasza sprawa. Lepiej, żeby temat ucichł, prawda? Też mi się tak wydaje, że nie ma co tego roztrząsać, nie ma co też nasyłać na nich policji, bo oni mogą przeciwko nam, prawda, zacząć gadać czy coś w tym stylu. Dobra, Tesla, moi drodzy, jak widzicie, bezpiecznie załadowana, piękny ten samochód jest, coś pięknego. Nasz najdroższy samochód, nie? Niby taki prosty, biały, ale jest naprawdę kozacki. I fajnie, widzę, flatbed działa. Gość chce podwózkę do salonu. Tu jakiś typ przyjechał w ogóle swoją drogą. Więc, no dobra, no czemu by nie. Rzucimy go oczywiście pod Luxury, nie zostawimy go na środku niczego tutaj. O, tu jest jeszcze, tu można podtankować samochód, więc ja bym chętnie to zrobił, przetestuję sobie, czy od razu ten skrypt działa. Działa czy nie działa? Nie widzę żadnych opcji, moi drodzy, do tankowania. O, zleciał mi, nie miałem żadnej informacji, ale było doskonale widać, jak ładuje się pasek paliwa i schodzi mi kasa z konta, więc okej, to działa z tym, że nacisnąłem E, tak wiecie, intuicyjnie, z tym, że nic się nie pojawiło. No dobra, powiedzmy, że jest okej. Jak to powoli jedzie? Ej! Ja wciskam cały czas W, czajcie bazy. Oto żeś gościu ładnie dorobił, będziemy jechać 2 godziny do Los Santos. Totalnie beznadziejny jest, moi drodzy, ten mul, jeśli chodzi o jazdę z obciążeniem, zobaczcie. Wow, ktoś jedzie naszym tym, naszym buggy. O kurde, albo stoi? Nie wiem czemu on stoi. O, ruszył teraz, ha! Zobaczcie, z naszej wypożyczalni. Och, to będzie długa droga. Dobra, jestem, prawie jestem. Co ten gość tak zamielił dziwnie? Nie wiem, ja sobie jadę. Wgrałem skrypt na paliwo, czekajcie, już niedługo będzie skrypt na mandaty ponownie, moi drodzy. Mamy pewien problem z tym moim interiorem tutaj, mianowicie nie wiem dlaczego, ale nie wczytują mi się, moi drodzy, brama mi się nie podnosi, o to chodzi, więc niby ta brama jest w tym momencie zamknięta, ja to muszę naprawić w kolejnym odcinku, ale jak widzicie, jestem w stanie tam wcofać, więc musimy po prostu zadziałać bardziej wyobraźnią w tym przypadku, prawda, przejść w ten sposób, o, tutaj z tej perspektywy wygląda to już dobrze, więc okej, panowie i panie, Tesla przyjechała do warsztatu pierwszy raz, trzeba ją będzie podładować. Aha, ja nie wiem, czy my mamy, nie no, prąd mamy, ale będzie trzeba chyba z taką stacją do ładowania Tesli załatwić sobie. Czy ja dobrze zaparkowałem, czy tutaj się jakieś problemy robią? Coś mi się przesuwa ten muler. Nie no, nie powinno być tak źle, chyba że tutaj przy rozładowywaniu. O, właśnie o tym mówię! No! 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 Ale zrąbałem. No to rozładowałem. What the hell? Co tu się stało? Kocham GTA po prostu, kocham GTA. Patrzcie, co ja narobiłem. Patrzcie, co ja narobiłem. Czy Tesla jest uszkodzona? Nie wiem. I nie wiem pojęcia, jak ja mogę stąd ją tutaj wydostać. Ej, mechanice, ale nas czeka robota. O, jakim dziwnym trafem udało mi się wskoczyć. O! Okej. Okej. Odwróciłem, moi drodzy, mula, natomiast co z tą te... A nie, Jezus, dlaczego to uderzyło w tą Teslę? Oh my god, czy to wszystko przez te drzwi te zrąbane, nie? Ale masakra, czy ten samochód jest uszkodzony? On... Aha, nie mogę nim jechać, zapomniałem, nie ruszę nim. No, nam się przepchać ten samochód wspólnymi siłami. Chłopaki tutaj i dziewczyny sprawdzają, czy, moi drodzy, samochód nie jest uszkodzony. Oczywiście go podładują, no... To nie miało tak wyglądać, mogłem to w sumie wyładować przed salonem, nie? W ogóle... Jakie mam włosy, co? Jest, ja widzę tutaj na podglądzie dramat, sorry, jestem tak zarośnięty, że masakra. A nie wiem, gdzie mam dzisiaj czapkę. W każdym razie, sprawdźcie, moi drodzy, czy jest walizka z kasą do odebrania, oczywiście co odcinkowo. Jako kolejko. O kurde, to jest zainteresowanie, co? A one nawet nie muszą, moi drodzy, wiecie, zachęcać do wynajmu, tylko po prostu zapisują na kolejne dni, czyli odcinki czytaj. Siema management, co tam dzisiaj słychać? Wszystko gra u was? Hello, hello. Koniec palenia w tym salonie, czy ja coś powiedziałem ostatnio? Wyraziłem się jasno, czy też nie? Pisaliście, że ta babka to jest dyrektorka kasyna chyba? I nazywa się inaczej, jakoś na A, a u mnie się nazywa Brittany? Nieważne, Brittany. Nie pal więcej w tym salonie, proszę. O kurde, nie zdążyły włożyć kasy, moi drodzy, do walizki. Jezu, ona tak leży, a ci turyści, nie turyści, tylko klienci tak mogą sobie na nią patrzeć, to nie jest dobry pomysł, dziewczyny. Musicie jakoś bardziej to dyskretnie robić. No ale ja tę kasę zabieram, no co? Standardowo zysk maksymalny, czyli 40 koła, co daje 168 tysięcy, oby tak dalej, dziewczyny. Trzeba kupić chyba niedługo kolejny samochód, to by, moi drodzy, powiększyło jeszcze te zyski tutaj, prawda? Na chwilę obecną jednak mamy to, co mamy, trzeba się cieszyć oczywiście. Ja zostawię mula chyba im tutaj, wiecie, zaparkuję go po prostu w tej uliczce obok i lecę do swojego mieszkania po to, żeby wziąć stamtąd Porsche i lecimy, moi drodzy, po kasę do Paleto, a później będziemy finalizować, co to za samochód uderzył w mój samochód, o co chodzi.
Przepraszam, o co panu chodzi? Czemu? Co jest? Co jest? Czemu gość z nożem do mnie leci? Uderzył w mój samochód, ewidentnie się sfokusował. Ej, szczerze, pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Nie może wsiąść do auta, popatrzcie. Ha! Co ty, typie, ode mnie chcesz? Mam wezwać policję czy co? Ja stąd uciekam. On się tam zaciął, nie może wejść do auta, widzicie? O kurde, znowu. Niedobrze. Zaraz cię rozjadę, typie, jak się nie przestaniesz sapać do mnie. Stoi pod naszym salonem gość z nożem. Nożownik normalnie próbujący, nie wiem, zrobić mi krzywdę. Za co? Ty, a może to jest jeden z tych ziomków, co ostatnio ich sklepaliśmy? Albo przynajmniej kogoś sobie wynajęli, nie wiem. Nie interesuje mnie to. Chcę jak najszybciej, moi drodzy, się stąd wyrwać i jak coś, to tu policja jest gdzieś, więc będę oczywiście to sprawdzał. Miejmy nadzieję, że gość się pomylił, albo nie wiem, coś mu odwaliło. O! O! Sorry. Kurde, ocieram się o śmierć. Wygląda na to, że zgubiłem tego psychopatę i bardzo dobrze. Patrzcie, jak imponująco wygląda nasz podjazd tutaj. I spodobał mi się komentarz pewnego użytkownika, już sobie sprawdzę, bo mam zapisane. Loter, w tym momencie widzicie ten komentarz. Loter powiedział, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby kupić ten salon. I napisał, moi drodzy, że Franklin może korzystać z tego salonu przez to, że on ma tam, wiecie, jakieś elementy mieszkaniowe jako swój kolejny dom, prawda? Więc ja stwierdziłem, że to jest dobry naprawdę pomysł, żeby te samochody, jeśli uda nam się dzisiaj kupić ten salon, przenieść po prostu w tamto miejsce, żeby było więcej miejsca tutaj i wiecie, one tak w centrum miasta nie zalegały. Chociaż wygląda to naprawdę dobrze, mimo to fajnie by było od czasu do czasu pomieszkiwać sobie właśnie w tamtym salonie. Z tym, że brakuje nam trochę siana, no mam 168 koła i jak to zrobić? Nawet zyski w Paleto, czyli około 40 kilku tysięcy nie wystarczą, więc spróbuję dogadać się z gościem na sprzedaż ratalną. Wierzę, że wbijecie, moi drodzy, dużo łap w górę w kolejnym odcinku, że będę mógł po prostu mu to oddać. Co to znowu za odgłos? Ktoś, moi drodzy, ewidentnie, no bez kitu. To jest ten sam typ w środku. Patrzcie to. Patrzcie to! Ej, kurde, ja dzwonię na policję. Dzwonię na policję. Co jest z tym typem? Wjechał mi do domu chyba. Kupiłem sobie ostatnio paralizator. Nie będę, moi drodzy, stał biernie i patrzył na to, co on tutaj kombinuje, nie? Okej. Świetnie. Zaczynam się obawiać, czy to są konsekwencje tego, co odwaliliśmy w poprzednim odcinku. Myślałem, że ci ludzie są totalnie niegroźni. Znowu coś słyszę. Znowu tu jest. O co z tym typem chodzi? Typie, o co ci chodzi? No wysiadaj, wysiadaj, no. No co? No, patrzcie, jaki cwaniak, nie? Dobrze, Franklin. Coś mi tam Franklin jeszcze dopowiedział. Spróbuj jeszcze. No dostaniesz gościu, będziesz miał problem. Ja dzwonię na 911. No nie wiem. 1-1, pyk. Zapraszam, jakiś psychopata próbuje mnie zabić z nożem. Halo, no, możesz mnie spróbować dojechać, typie? Zapraszam, chodź, typie, chodź, 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 chodź. Tylko wyjdź z mojej działki, wyjdź z mojej działki. Nie będzie, moi drodzy, żadnych krwawych akcji na mojej działce. Jedzie policja, halo. No nie, no kurde, wezwałem was. Gość mnie próbuje zabić. Patrzcie, zdygał, zdygał, wraca do auta. Odjeżdża, co to jest za akcja w ogóle? Ja jestem tutaj. Nie, no ja nie wierzę, moi drodzy, co ja mam zrobić? Co to jest za gość? Franklin, jak go wyzywa tutaj, jak może, nie? Wyjazd, typie. Ja nie wiem, co się tu dzieje, ja się strzelam z typem jakimś, nie? Dobra, nie wiem, gościa się pozbyłem na chwilę, moi drodzy, więc nie ma na co czekać. Jadę moją porszawką oczywiście, przede wszystkim ją ubezpieczyć, bo pisaliście o tym. Ale nie mam ochoty tam, moi drodzy, spędzać już więcej czasu. Co prawda samochody zostały, ale myślę, że nic się z nimi nie stanie. Poza tym są ostro ubezpieczone, więc nawet jakby coś spróbował zdziałać, to i tak, moi drodzy, wiecie, dostanę całą kasę. Najpierw jednak szybko do morsa ubezpieczyć ten samochód. Okej, wywaliło mi GTA. Pięknie. Złośliwość rzeczy martwych, jak to mówią. Dawno nie wywalało GTA, więc wreszcie musiało to nadejść. Moi kochani, sprawdźmy ile... 181 tysięcy za Porsche? Coś wam się chyba oferta pogmatwała. Przepraszam, ale ja nie chcę. O co chodzi? Dlaczego tyle? No oczywiście nie ubezpieczam teraz. Może znajdę gdzieś tańsze ubezpieczenie. Ej, bez kitu. Zawsze przecież 6-7 tysięcy kosztowało. Nie mam pojęcia, o co im chodzi, ale może się coś pobagowało, muszę to sprawdzić. Czerwone, dobrze, muszę przestrzegać ładnie przepisów. Moi kochani, jadę w takim razie na spotkanie, umówione spotkanie z właścicielem nieruchomości, którą już niedługo zakupimy. Później będzie trzeba przewieźć wszystkie samochody w tamto miejsce, a myślę, że za kilka odcinków dopiero pomyślimy, jakie samochody tam powinny się znajdować. Pisaliście, że może kaluch luksusowy, jakieś Bentley, Rolls Royce czy coś w tym stylu, tylko że to kosztuje, moi drodzy, niebotyczną kasę, na razie nas nie jest
stać. W każdym razie na pewno fajnie mieć tą nieruchomość, dlatego moi drodzy, jadę w tamto miejsce czym prędzej i dopinam deala, a później troszkę potuningujemy naszą piękną furkę, którą odzyskaliśmy ostatnio. Ale jest bestia, powiem wam. Ostatnio śmialiście się, że 200 km obok policji przejechałem na godzinę. Możliwe! Dlatego trzeba jak najszybciej wgrać skrypty na mandaty, żeby moi drodzy już mnie trochę utemperować, bo się rozochociłem. No ale w każdym razie, jesteśmy na miejscu i tak jak mówię, fajny właściciel, fajnie chce się z nami dogadać. Podobno zna Franklina, więc to też na pewno ułatwi nam negocjacje. Myślę, że dwie raty. Mam w tym momencie, moi drodzy, 168 tysięcy, więc skoro kosztuje 250, to 125 płacę teraz i 125 w kolejnym odcinku, ale potrzebuję waszej pomocy, moi drodzy. Każde 1000 lajków to 1000 dolców dla Frankiego, pamiętajcie. Piękny ten salon jest, naprawdę. Ja widzę tutaj dzisiaj imprezkę, serio. Imprezkę dla pracowników robimy. Gdzie ten typ jest? Słuchaj, coś tutaj. Okej, okay. Jeszcze z tak ubranym klientem nie mieliśmy okazji negocjować. No ale mniejsza. Trzeba się tej pralki pozbyć, proszę pana. I co, dogadujemy się ze 100k? I pan się wynosisz stąd dziś? Lubię robić interesy z takimi ludźmi, bo i kochani, 125 tysięcy w tym momencie w walizeczce zostawiam gościowi na biureczku. Cyk, pieniążki już są tutaj. On ma moją podkładkę, co jest? On ma podkładkę TK. A na naszym koncie zostało 43 tysiące dolców. Miło mi się z panem robi interesy. Gość mówi, że bierze ze sobą pralkę, kasę i się stąd wynosi. A my możemy zacząć przywozić tutaj furki. Nie wiem, czemu mam na dole get to the star point. Nie mam pojęcia, co za modyfikacja się nałożyła jedna na drugą. Naprawdę są problemy z tym. No ale w każdym razie, te samochody zostawimy sobie, myślę, gdzieś tutaj. Chociaż Porsche nie ma co parkować pierwsze, bo jeszcze jedziemy nim na tuning zaraz. Dlatego ja muszę skoczyć się taksi, moi kochani, do miasta dwa razy, po to, żeby sprowadzić tutaj dwie nasze furki. Uff, to by było na tyle. Już, moi drodzy, Merolek jest. W tym momencie Mustang podjechał, także o kurde, przy tym zachodzącym słońcu ustawiamy naszego Fordziaka. Pięknie to wygląda. Na razie tutaj, tak jak mówię, bo trzeba przygotować domówkę. Emil zajmuje się przygotowaniem tej imprezy tutaj dla pracowników. Odbędzie się ona dnia jutrzejszego, natomiast dzisiaj jeszcze, tak jak mówię, fajnie by było pośmigać i poszaleć trochę naszą Porsche. Porsche nie pakuje, więc git to wygląda. Zarobiście to wygląda. I zobaczcie, jakie te zachody tutaj będą fenomenalne. Aj, jacuzzi. Serio, to jest miejsce naprawdę, w którym można wypocząć, nie? Ale w tym momencie, najbliższy custom z Paleto, więc śmigam czym prędzej do Paleto, troszkę stuninguję naszą furencję, wow! A potem może jakiś mały wyścig, wgrałem sobie skrypt, moi kochani, bardzo fajny, więc powinno wszystko działać, jeśli oczywiście nie wywali mi GTA. Ależ pięknie, ależ se lata ten samochód. Piszecie, że to jest jeden z szybszych samochodów, jakie mieliśmy i się z tym w 100% zgadzam, że to jest bestia, totalna bestia. Tak, wiem, nie zebrałem kasy, moi kochani, z salonu, ale nie chcę po prostu tracić czasu, ponieważ no chciałbym najpierw skustomować furkę, prawda, i śmignąć się jeszcze, poza tym jest imprezka później, więc to wszystko potrwa. Kaszkę, którą dziś nie zebraliśmy, możemy zebrać w kolejnym odcinku, więc dziś nie zebraliśmy około 40 koła, więc w kolejnym pewnie 80 będzie do zebrania, więc świetnie. Przecież ja miałem inny kolor tego samochodu. Zapomniałem o tym. Oh my god, przecież to był ten kolor, wybaczcie. I ja dopiero sobie teraz przypomniałem, wybaczcie, oh my god. Dzisiaj jestem strasznie zakręcony. Oczywiście to jest główny kolor naszego samochodu, a ja od początku odcinka szarym jeżdżę. Pewnie mieliście niezły mindfuck, o co chodzi. Wow, jeszcze przyspieszenie może nam wzrosnąć. 2000 za turbo. Gościu, lecimy z tym. Lecimy z tym, to nam nie podnosi zbytnio osiągów, ale możemy, moi drodzy, trochę siana wpakować. Zawieszenie, siadamy tym samochodem. Dobra, siądźmy nim faktycznie do sportowego zawieszenia. Limuzynowe, przyciemnione na maksa. Zróbmy to. Ale jestem głupi, teraz tak sobie myślę, moi kochani. Ulepszenie pancerza 100%, rajdowe hamulce. Silnik oczywiście ulepszamy też na maksa. No kurde, trochę kasy straciłem, 22 koła mi zostało. Ale jestem idiotą z tym kolorem, Jezu, nie mogę tego, moi drodzy, przeboleć, nie? Co się wydarzyło? No ale nic, dobrze się skapnąłem. Wreszcie nasz samochód, moi drodzy, że tak powiem, jest tak ulepszony w tym momencie, że oczywiście kosmetycznych zmian tutaj nie wprowadzałem, żadnych spoilerów i tak dalej. Natomiast bardziej chodziło o upgrade bebechów i udało się to zrobić tutaj. Więc nic, tylko, moi drodzy, umawiać się na jakiś karmit. Oczywiście mam tych karmitów tutaj trochę. Najpierw jednak przydałoby się też tanknąć. Nie wiem, czemu nie ma tutaj, moi drodzy, tych dystrybutorów. Ale jak klikam E, to jak widzicie, udało mi się dotankować bez problemu. Ten odgłos, Jezu, jak on chodzi pięknie. 240 to tak lekko lecimy, zobaczcie. Ten odgłos niesamowite, kto się chce ścigać, kurde. O, tutaj można, moi drodzy, Car Race Smitha zrobić.
chętnie, bardzo chętnie się pobawię. Naciśnij E, aby zwołać, moi drodzy, meeting. Bardzo chętnie. Jakie samochody przyjadą? Z kim będzie można się zesparować? Już, o kurde, podziało się. Jak zwykle zresztą. Okej, tak to wygląda na autostradzie. Jaki ten przyjechał? Dobra, ja się chcę z tym, moi drodzy, sparować, nie? Już się ustawiałem na linię startu mety. Tam dalej jest linia startu, okej. Trochę ludzi przyszło, co prawda. Nie jest to zbyt duży, że tak powiem, karmit. Widziałem większy. O kurde, czy to jest... Milton McIlroy? O, panie Miltonie, co pan na zlot przyjechał? Jak tam McLaren? Może się ścigniemy za moment, co? Dobra, dołączam w takim razie. Porsche dołączyło do mitu, może z panem tutaj, panie Milton. Nie chce się ścigać pan Milton z naszą furką. No rozumiem, rozumiem, że pana strach mógł oblecieć. Okej, może ty? On nie za bardzo też się czuje, moi drodzy. Czy jest ktoś, kto będzie chciał się ze mną zmierzyć? Chyba wszyscy wiedzą, że moi drodzy dostaną. Nie czuję się zbyt komfortowo. No co jest to, co to za zlot w ogóle? Chyba moi drodzy nie zrozumieli mnie. W kolejnym odcinku musimy ogarnąć zlot super fur, bo tutaj ci goście przyjechali jakimiś frajerskimi samochodami. Taki silnik gościu, żeś wrzucił do tego samochodu, dawaj. Lecisz ze mną. No nie, no nikt nie chce. O, Grim Penumbra się zgodziła. Okej, Kaluch. Z kim ja tam jadę, bo nie wiem dokładnie. Okej, teraz ja w takim razie z tym chyba, moi drodzy, krówkowym jadę w takim razie. No dobra, pamiętam, że trzeba tutaj uważać, moi kochani, z tymi oponami, nie? Paliwa mam dużo, więc nie powinno, moi drodzy, być problemu. Muszę rozgrzewać te opony. Pisaliście o tym, tylko żeby nie przesadzić. 35, bo im lepsza temperatura, tym lepszy start, prawda? Co? Taką dużą ekipą lecimy ten wyścig? Jeszcze Milton jedzie? Nie, to ten z tym silnikiem tu podbija. Tak jest, to jest czteroosobowy wyścig. O kurde. Stresuje się. Stresuje się, moi kochani. Dobra, temperatura opon jest ok. Bedtime is over. Uwaga. Jest! Dobra! To nie był dobry start, to nie był dobry start, ale ten z tym silnikiem poszedł. Kurde, nie wiem, czy jestem w stanie nadrobić, chociaż... Zobaczcie, jak się, moi drodzy, Porsche tutaj rozpędza, jak się bujnęła w teraz, nie? Ajajaj. Nie do zatrzymania jest ten samochód, patrzcie. Ja, 240, ja każdy będę drag race wygrywał chyba, nie? O kurde, jak odjechani. Jak odjechani. Ale fajne to jest, patrzcie, jak mnie wyhamowało. Jak serio w drag race'ach, nie? Nagle jakiś mi spadochron wyskoczył z tyłu. Fajnie, ale no, moi drodzy, totalnie zniszczeni goście, zmasakrowani jesteście. Ale tak jak mówię, to nie jest challenge, o jaki mi chodziło, szczerze mówiąc, bo chciałbym w przyszłości zmierzyć się z samochodami o podobnej klasie, no bo te typy jednak tutaj, wiecie, nie dały rady. Dobra, czas pomóc, moi drodzy, z organizacją przyjęcia Emily i zaprosić gości. Chyba widzimy się już następnego dnia, jak się imprezka rozpocznie integracyjna. Witam was dnia następnego. Imprezka integracyjna, moi drodzy, rozpoczęła się kilka godzin temu w zasadzie i wszyscy już dobrze się bawią. Wiadomo, trzeba było zrobić przemówienie motywacyjne i tak dalej. To było niewarte uwagi. Chciałbym po prostu, abyście zobaczyli, jak bawi się ekipa odpowiedzialna za sukces Franklina w tej serii jak na razie. Bo zobaczcie, no, impreza trwa w najlepsze. DJ wydajęty, kelnerzy wydajęci, mechanicy na swój sposób po prostu się bawią. Oczywiście są tutaj osoby, moi drodzy, zaprzyjaźnione. Są pracownicy, najważniejsi pracownicy, czyli pracownicy wypożyczalni premium, jak widzicie, dobrze się bawią. Jest Amanda, jest oczywiście Emily, jest Michael, który już ma dobrze. Wszyscy, tak jak mówię, ci, którzy są istotni. Okej. Nie wiem, co to jest za kobieta, ona chyba przyszła z Trevorem, ale Trevor też już nie może. Emily w tych samych ciuchach? No Emily, weź to się ubierz bardziej imprezowo. Od razu lepiej, kurde. No to co, nie pozostaje nic innego, moi drodzy, jak przyświętować i pointegrować się z ludźmi. Benny coś nie w sosie, trzeba Bennego rozruszać. Benny jak wleciał, moi kochani, po kilku głębszych, to zobaczcie, od razu inny człowiek, nie? Jakieś ruchy tutaj w ogóle ma takie dzikie. Wszyscy się dobrze bawią. Michael z każdym, moi drodzy, ruchem oddala się coraz bardziej. Nie każdy oczywiście ma ochotę potańczyć. Widać, że ta Brittany to taka sztywniara trochę. No ale dobrze, do takich profesjonalistów też trzeba, no. Ta grupa ludzi, dzięki której w tej serii naprawdę zaczyna wszystko fajnie prosperować. Jak tak dalej pójdzie, to niedługo można powiedzieć, że Frankie będzie milionerem już takim stałym, nie? Miejmy nadzieję, że tak będzie. Wtedy będziemy mieli jeszcze więcej możliwości. I co, no, dziękuję wam serdecznie, moi kochani, za dzisiaj. To był troszeczkę luźniejszy odcinek niż zawsze. Myślę, że takie też są oczywiście potrzebne. Tutaj
przy pięknym zachodzie słońca. Okej, to jest gość odpowiedzialny za fajerwerki. Typie, już za moment będzie pokaz. Przygotuj się. A ja sobie tu pochilluję. Tu jest oczywiście szybka. Pięknie to wygląda, moi kochani. Coś pięknego. Coraz lepiej to wygląda. Za moment mały pokaz sztucznych ognia. A ja teraz z wami się żegnam. Pamiętajcie, moi drodzy, by wpaść na Discorda TKRP. Pamiętajcie, żeby wpaść we wtorek, będzie premiera kolekcji. I pamiętajcie, żeby zostawić w górę oczywiście subskrypcję. Dzięki wielkie za dzisiaj i do następnego. Trzymajcie się, mordy.